Cześć, tu Kinga. Dzisiaj witam Was na moim kanale Eko Kreatywna w kolejnym holu lumpeksowym, jesiennym oczywiście. I zapraszam Was na piękne perełki. Perełki z super materiałów, z świetnymi składami. Część tych rzeczy, powiedzmy nawet duża część tych rzeczy, będzie dostępna dla Was. Będziecie mogli do mnie napisać na maila, który będzie też podany na końcu filmu oraz w opisie filmu. Niektóre rzeczy są też na moim Vinted, na które też zapraszam. Tymczasem byłam, słuchajcie, w Dobczycach. Pokażę Wam tutaj teraz przebitki właśnie z różnych sklepów, gdzie byłam. Byłam w Elce w Dobczycach, na nowym towarze. Znowu trafiłam na nowy towar. Byłam w Joyu w Dobczycach i byłam w takim sklepie Perełka. Tak krótko, ale naprawdę złapałam super perełkę w tej perełce. Więc pokażę Wam za chwilę wszystko i postaram się zrobić takie naprawdę fajne, trendy, stylizacje, żeby pokazać Wam potencjał tych rzeczy, jak można je dołożyć do swojej garderoby, odświeżyć ją. Zresztą większość tych rzeczy tak naprawdę już jest w super trendach. Jeśli coś będzie vintage, w stylu vintage, to jak to zrobić, żeby te rzeczy wyglądały bardzo nowocześnie, fajnie i sprawiły, że nasza garderoba współczesna będzie ciekawsza po prostu. No i będzie super jakości, bo rzeczy vintage bardzo często są dobrej jakości. Kochani, lecimy, no i do konkretnych już stylówek i do konkretnych rzeczy. No i oczywiście, kochani, bardzo Was proszę, jeżeli podobają Wam się moje filmy, zasubskrybujcie kanał, będzie dużo tego typu tematów właściwie cały czas. Proszę Was też oczywiście o polubienia, bo jest mi bardzo miło, bardzo też pomagacie mi w ten sposób tworzyć, rozszerzać ten kanał. No i nie ukrywam, że też jest to moja praca, więc bardzo potrzebuję w tym Waszego wsparcia. Pokażę Wam na początku rzeczy, które kupiłam w Elce, w Dobczycach, na nowym towarze. I pokażę Wam buty dla Wiktora, które tam kupiłam, a naprawdę super buty. Zresztą zobaczcie sami, Vansy w idealnym stanie. Około, słuchajcie, 60-70 zł kosztują takie bardziej markowe buty tam na nowej dostawie. Także no wiadomo, trzeba się z tym liczyć, że no nie jest to grosz, ale wiadomo, jaka cena jest też takich bucików nowych w sklepie, a stan jest naprawdę idealny, wyprane. A powiem Wam, że z wierzchu to nie trzeba było za bardzo prać. Ja po prostu w środku dezynfekuję i piorę obuwie zawsze, nawet jak jest praktycznie nowe lub zupełnie nowe, no bo jednak, żeby zachować higienę, nie wiecie, nie złapać jakiegoś czegoś, bo czasem nawet ktoś zmierzy nowe buty i no zdarza się, że ktoś tam na coś choruje, no i wiecie, może się coś zdarzyć. Tymczasem specjalne są spreje do tego, oprócz tego ja też dezynfekuję takimi chusteczkami specjalnymi Medisept, jeszcze dodatkowo i nieraz też piorę te wkładki po prostu, żeby były takie świeże, nowe i tak dalej. Także super rzecz. Druga rzecz to są też ekstra buty, strasznie się Wiktorowi spodobały. Takie vintage Adidasy Stan Smith, ale zobaczcie jakie fajne, on lubi takie kolorowe, takie niezwykłe rzeczy, piękne kolory. No, mnie też zachwyciły te buty i się strasznie ucieszyłam, bo on ostatnio właśnie szuka takich butów, takich już trochę jesiennych, ale też właśnie takich oryginalnych, bo no, po prostu taki ma styl artystyczny. I no i udało się, bardzo fajne, naprawdę w super stanie, bo zobaczcie, nawet te buty w ogóle wkładki nie mają zniszczonej, ani zjechanej, ani nic, kompletnie. Także super, no i to jest skóra, więc też ekstra. Wiecie co, jeszcze tylko jedną rzecz kupiłam w tym sklepie i był to żakiet vintage, który tam gdzieś mignął pewnie, jak mierzyłam go tam w sklepie. Bardzo fajny. Wiecie co, jakoś tak w tym towarze nie trafiłam na dużo naturalnych rzeczy i takich fajnych, żeby można było je fajnie jakoś ograć. A ta rzecz jest vintage, chyba z lat 80. Jest to rozmiar około 40, na mnie za duża, jak zobaczycie zaraz w stylizacji. Posiada ona 82% wiskozy, reszta to jest nylon. Bardzo naturalny jest w dotyku ten żakiecik. Jest to taki cropped żakiet. Około myślę, że to będzie rozmiar L właśnie. Bardzo ładna kolorystyka. Fiolety, szarości, trochę czerni, beżu. Bardzo fajne oblekane guziczki. Naprawdę jest ekstra. No i jest to marka Kello, taka jakaś właśnie vintage. Bardzo piękny wzór moim zdaniem. Taki typowy dla tamtych lat, ale piękny.
piękna kolorystyka. To jest takie mięciutkie jak flanela, słuchajcie. W pierwszej chwili myślałam, że to jest taka bawełniana flanela, ale w ogóle nie jest zjechana ani nic zniszczona. Po prostu zero zużycia jest w tym żakiecie. No i fajnie, bo on jest w takich trendach cropped i takie żakiety naprawdę super można ogrywać. Jest bardzo ciekawy wzór, na przykład do czarnego albo takiego siwego albo fioletowego ubrania. Taki żakiecik zrobi naprawdę swoją robotę, będzie bardzo oryginalnie wyglądał i ma nowoczesny krój, w takim sensie, że dzisiaj też się nosi takie właśnie pudełkowe cropped żakieciki, pięknie obleczone guziczki, więc wow. Słuchajcie, pokażę Wam teraz jedną rzecz z perełki, bo tam naprawdę, przepraszam, dwie rzeczy z perełki, sorry. Jedna rzecz była w ogóle na wyprzedaży, jest to jedwabna bluzka w pięknym kolorze, jedwab z dodatkiem, słuchajcie, elastanu i w ogóle ona była prana w pralni, ale ja ją jeszcze i tak wyprałam dodatkowo. Widzicie? Tu jest jeszcze taka metka z pralni. Śliczna bluzka w takim miętowym kolorze. Ona jest taka właśnie przezroczysta, że na jakiś podkoszulek można by ją nosić w lecie na, też na crop topik jako takie, taką po prostu elegancką bluzkę. Przepiękna bluzka, rozmiar S raczej, zobaczycie ją na mnie, ale ja ją już tak zmierzyłam jakby na wierzch trochę takiej zimowej stylizacji bardziej, na taką wełnianą spódnicę, bo akurat mierzyłam taką stylizację i stwierdziłam, że jest w kolorystyce, więc ją po prostu tak zmierzę, żebyście zobaczyli jej rozmiar, no bo tutaj mierzenie teraz w letnich trendach praktycznie takie rzeczy na upał już pochowałam, dlatego pokazuję Wam w ten sposób, ale właśnie można też ograć w zimie pod marynarkę, do jakichś eleganckich spodni. Bardzo piękna bluzeczka, naprawdę super. I kolor jest też boski, także udało się fajnie. Druga rzecz to rzecz z H&M, z tej linii z Morris & Co, z taką firmą projektującą materiały, ale właśnie w stylu Williama Morrisa, czyli tego malarza. I materiał jest właśnie taki jego wzór. Już miałam, słuchajcie, dwukrotnie spodnie, takie szersze spodnie, to jest wiskoza, w takim wzorze, identycznym wzorze. Mnie się osobiście bardzo podoba ten wzór, jest bardzo ciekawy. Żakiet jest w ogóle z podszewką i no super, bardzo fajny, taki trochę luźny krój, trochę jest to taki nieformalny żakiet, on jest taki miękki. Ale mega fajny, na jeden guzik się zamyka i to jest, słuchajcie, 44, więc spokojnie L-ka. No do granatów, do beżu właśnie, bo to jest takie tło granatowe jest w tym. Piękne, naprawdę piękne, ja Wam tutaj mierzę akurat tak sportowo, bo miałam na sobie takie beżowe leginsy w kolorystyce i taki jedwabno-wełniany topik. No i do tego włożyłam właśnie to i tak na nowocześnie, i traperki, dlaczego nie? Wcale ten żakiet nie jest tak elegancki, w takim eleganckim bardzo i sztywnym stylu, żeby się nie nadawał do takiej bardziej sportowej stylizacji. Natomiast dla mnie jest on za duży na pewno, bo to jest, no to jest już 42, to jest o dwa rozmiary, trzy rozmiary prawie za duże na mnie. Więc no, może można tak, ale jednak fajniej będzie wyglądał na właściwym rozmiarze i naprawdę uważam, że materiał jest piękny. Jeżeli ktoś, kto kupił ode mnie te spodnie w ten wzór, by dorwał ten żakiet, no to w ogóle super szczęście by miał, by miała ta osoba. Także może akurat ta osoba ogląda, no to byłby super komplet. Słuchajcie, lecimy dalej. Teraz zakupy z Joya. I słuchajcie, tak się składa, że w Joy kupiłam najwięcej rzeczy, czego się w ogóle nie spodziewałam, bo zazwyczaj właśnie w Elce tam dużo kupuję, ale czasem się mi zdarzało coś w Joy robić super zakupy. Tutaj jest sweter oversize'owy z super składem. W ogóle zobaczcie, jakie ma fajne wycięcia i taki nowoczesny krój, taki trochę nietoperzowy z obniżonym rękawem. Jest ekstra po prostu. On ma golf, więc na zimę ideał. I spokojnie mógłby być do rozmiaru, jak widzicie, do rozmiaru takiego nawet 42. Tutaj ma wąskie, ale już tutaj ma rozszerzone, więc jak ktoś tutaj ma problemy na przykład z takim szerszym bicepsem, no to nie ma problemu. I już Wam mówię skład sweterka. Kaszmir 5%, 23% merino, 38% wiskoza. Około 30% jest nylonu w sweterku.
ale jest naprawdę tak przyjemny, cieniuśki, taki, wiecie co, bardzo ciepły, bardzo, bardzo miły w dotyku i taki właśnie cieńki. To nie jest taki gruby sweter, w którym się płacimy, tylko to jest taki swetrobluzka taka. Ale naprawdę jest mega. Bardzo dobry stan też. Mnie zachwycił ten sweterek. Sama się zastanawiam nad nim, więc zobaczymy. Dajcie znać, jak wyglądam w tym swetrze. I właśnie stylizacja taka z jeansem. Czarne bodki sparowane ze swetrem. Te jeansy takie trochę rozszerzane dołem i uważam, że ten sweter wygląda tego fajnie, ale do rurek by były też super, bo uważam, że do szerokich spodni byłoby już za dużo szerokich rzeczy i byśmy wyglądali po prostu workowato, a w takim czymś wyglądają dobrze tylko takie zupełne chudzielce. Chociaż ja nie jestem fanką noszenia wszystkiego szerokiego, dla mnie to jest przesada i to jest zakrywanie swoich naturalnych kształtów i proporcji. Także ja wolę, jak tutaj wąsko, to góra wysoka, a jak góra wąska, to dół szeroki i wtedy mamy fajną proporcję. I Wam też polecam tę technikę. To jest taka znana technika wszystkich stylistów, że właśnie zwykle fajnie wychodzą tego typu stylizacje. No i słuchajcie, oprócz tego sweterka kupiłam super rzecz, bo szukałam, słuchajcie, w ogóle chciałam sobie kupić moon buty. Moon buty, wiecie, to są takie buty, pokażę Wam tam w przebitkach. One są bardzo fajne, lekkie, nieprzemakalne, no i takie na śnieg, prawda? No bo mam kombinezon, z zeszłego roku sobie kupiłam taki narciarski i on jest biały, on jest bardzo jasny i chciałam takie białe moon buty, ale stwierdziłam, jak zobaczyłam te właśnie w tym lumpeksie, no to stwierdziłam, że wow, ekstra buty, słuchajcie, skóra naturalna. To są w ogóle buty takie, się mówi construction boots, takie buty robotnicze jakby, chociaż nie wiem czemu białe są, no chyba że robotnicze w śniegu. Tutaj jest to nawet napisane, takie, one są w ogóle, słuchajcie, takie, że odporne na olej i benzynę, no i wiadomo, skóra nieprzemakalna i tak dalej, i one mają takie wzmocnienia tutaj, że jakby Wam coś, no dlatego są do pracy, jakby coś komuś na nogę spadło, to tu jest taki metal, który trzyma. No i oczywiście, że te buty są w środku skórzane, lekko tylko ocieplone, więc jak chodzi o śnieg, to trzeba by jednak grube skarpety i pewnie wkładki na dół takie, chociaż one mają akurat takie chyba węglowe wkładki w ogóle, co jest super też, bo antybakteryjne. Nowe buty, słuchajcie, bardzo fajne i zapłaciłam za nie, chyba były za pół ceny te buty, więc chyba zapłaciłam za nie tak około 40 zł, no w każdym, no nie pamiętam już, w każdym razie no nie było to super, super tanio, ale bardzo fajna rzecz. Pokazuję się Wam w tych butach, w takich stylizacjach zimowych właśnie. Jedno to z moim kombinezonem narciarskim, narciarsko-snowboardowym. Właśnie jak już jestem w tym stroju, taki afterski, tak? Czyli po prostu jesteśmy, zdejmujemy buty narciarskie i mamy takie buty zamiast tego. Powiem Wam, że dość ciężkie są te buty, ale wyglądają też całkiem fajnie do rajstop i do leggingsów, więc właśnie coś takiego, jak się jedzie na takie wakacje narciarskie, jakieś leggingsy, do tego ciepły sweter, golf i będzie super też stylowa. Tutaj, no wiadomo, w tych rajstopach, które ja się tam pokazuję, może troszeczkę pogrubia to nogi, ale wiecie co, ja się w ogóle tym nie przejmuję. Ja nie jestem z takich, którzy się martwią takimi pierdołami, że tam noga mi wygląda trochę grubiej. No, wyglądam jak wyglądam, mnie się podoba i okej. Słuchajcie, do tego wszystkiego też tam gdzieś prawdopodobne jest, że w stylówce pokazał się taki sweterek rękodzielniczy, piękny, słuchajcie, przepiękny. Patrzcie, jak to jest ślicznie zrobione, jakie ładne kolory. Ten sweter wydaje mi się, że słuchajcie, jest z wełny z alpaką albo z wełny z kaszmirem, bardzo miękki, na pewno naturalny, na 100%, bo to on jest tak przyjemny, taki, wydaje mi się, że to może być z kaszmirem wełna, albo sam kaszmir, taki gruby. Jest taki lekko ciężki, bo on ma taki krój i zobaczcie, on ma takie poszerzone rękawy tutaj, co mi się tak bardzo podoba, no pięknie, troszkę jest na mnie taki, może zbyt obszerny, może M-ka, L-ka, wyglądałyby w tym lepiej, ale bardzo mi się podoba. Jeżeli nikt się na niego nie połakomi od razu, to może sobie go zostawię, bo i kolory, i
i ten styl swetra strasznie mnie pociąga. Bardzo mi się podobają. Naprawdę jest przepiękny ten sweterek. I słuchajcie, koszulę kupiłam z fajnej linii H&M. 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 To jest problem z mówieniem tej marki, bo w Polsce każdy ma swoje zdanie, jak się to wymawia. Lem Lem by Lira Kebede, czyli to jest jakiś projektant we współpracy z H&M i to jest lniana bluzka w rozmiarze, ja myślę, że to jest SM Max. Chociaż ona ma swoją szerokość tutaj, można by się pokusić, żeby osoba o większym rozmiarze włożyła, bo ona jest taka oversize'owa, piękna koszula, przepiękna. No piękny wzór, w ogóle bardzo, bardzo fajny krój z takimi właśnie wycięciami półkolistymi, więc można to nosić na przykład na lniane spodnie, właśnie na jakieś jogery, do spódniczki krótkiej. No mnóstwo jest moim zdaniem możliwości wystylizowania takiej koszuli lnianej. Kolorystyka jest moim zdaniem cudowna, po prostu bardzo, bardzo ładny, taki odświeżający letni wzór. I chyba ostatnia rzecz dzisiaj, kochani, tak, sweter, super, bawełniany sweter, nie ma górnej metki i chyba nie wiem, czy miał w ogóle. To jest taki dłuższy sweter, myślę, że maksymalnie do L-ki. Bardzo fajny ma splot, 100% bawełna, dokładnie. Napisane, że large, czyli widzicie, po prostu sweter w rozmiarze L, ale może być taki oversize'owy właśnie, jako taki długi sweter do leggingsu, bardzo miły. I stan jest idealny tego swetra. On jest biały, naturalna biel. To jest taki, on ma taki kolor jak te buty. Pasowałby idealnie do tych butów. Widzicie? To jest sweter po prostu nie taki śnieżno-biały, że aż razi, tylko taki naturalny biały, ale nie beżowy, nie kremowy. Tylko biel. No i też do leggingsów i do moich takich traperów mierzę. Fajnie by właśnie też mi się wydaje wyglądał do tych butów roboczych, że tak powiem. Robocze buty w kolorze białym. Ciekawa idea. No, może są takie właśnie zawody, gdzie na biało byśmy się brudzili, no to wtedy to to byłoby sensowne. W młynie. No, czemu nie w sumie? Może to jest pomysł, albo w... Dobra, nie będę wymyślać, słuchajcie. W każdym razie buty są ekstra. Są troszkę jeszcze tutaj takie zarzucone na tym plastiku, ale ja zamierzam to wywabić, bo są sposoby na wywabianie takiego żółtego koloru. Kochani, i też zapowiadam niedługo już, że będę miała do pokazania Wam gumki jedwabne, bo już trochę jest gumek zrobionych i myślę, że niedługo będzie już duży wybór na mojej stronie SilkMe, to jest strona i na Instagramie, no i będę Wam pokazywać też w holach, jakie kolory gumek będą dostępne. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie i buziaki. Miłego popołudnia.